Dzisiaj, słuchajcie, chciałabym Wam opowiedzieć historię mojego klienta, który wczoraj przyszedł ubezpieczyć swój dom. I bardzo się zdziwił. Zdziwił się, bo de facto nie do końca był świadomy tego, w jaki sposób ugryźć ubezpieczenie domu. I nie do końca zdawał sobie z tego sprawę, na co się zgodził, tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, klient chciał ubezpieczyć dom. Przyszedł z polisą z poprzedniego roku, w której widniała kwota za ubezpieczenie dość niska, ale i suma ubezpieczenia była kolosalnie niska. Dlaczego mówię kolosalnie? Dlatego, że w toku rozmowy wyszło, że ten dom, który ma, warty jest 500 000. A jego ubezpieczenie jest tylko na 150 tysięcy. Jest niesamowita różnica, prawda? Mieć w kieszeni 500 000, a mieć w kieszeni 150 tysięcy. Więc pierwszą rzeczą, jaką ubezpieczyciel zrobił, bo ja dokonuję takiej bardziej rzetelnej weryfikacji tej wartości, według wartości, które proponowane jest po pierwsze przez różnych ubezpieczycieli i tak, żeby tą kwotę odzwierciedlić do rzeczywistości. Więc pierwszą rzeczą, jaką zrobił ubezpieczyciel w momencie, kiedy z nim rozmawiałam na temat wyceny i wartości tego domu, to mówi: Pani Beato, ja ten dom od razu kupuję za 150 tysięcy, nie ma sprawy. Ja ten dom kupuję od razu. Nie czekajmy do szkody, ja go wezmę w takim stanie za takie pieniądze. I teraz pytanie brzmi, czy to jest faktycznie dobra praktyka, żeby zaniżać sobie wypłatę odszkodowania o tak dużą kwotę? Wartość domu, jaka jest w polisie, powinna mniej więcej, wiadomo, się nie da idealnie, bo trzeba byłoby faktycznie rzeczoznawcę wzywać, który określa wartość, ale mniej więcej powinna odzwierciedlać rzeczywistość, tak żeby po prostu nie mieć później problemów z różnicami wartościowymi pod kątem wyceny faktycznej szkody. Na kanale YouTube znajdziesz tam wiele filmików na temat ubezpieczenia domu. Można tam sobie przejrzeć, zobaczyć. Opowiadam tam o tym, jakie to są zakresy, co w tych ubezpieczeniach jest, jak to ugryźć, jak na co zwrócić uwagę. Ale przede wszystkim nie zaniżajcie sobie wartości, bo w momencie wypłaty jest naprawdę duży problem. Więc pani Krysia, która wczoraj robiła ubezpieczenie domu, posłuchała mnie i podniosła sobie tą wartość do mniej więcej wartości rynkowej. I wierzcie mi, aż tak dużo nie zapłaciła więcej, bo okazało się, że owszem, w polisie już ma faktyczną wartość, ale okazało się, że przy wyższej wartości istniała możliwość zawnioskowania dodatkowe zniżki, istniała możliwość dofinansowania ode mnie dodatkowym budżetem i nagle się okazało, że przy kontynuacji ubezpieczenia zapłaciła 100 więcej, ale ma na ochronę na 500 000, a nie na 150 tysięcy. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli byście potrzebowali wyceny, to wiecie, gdzie mnie szukać. Targowica Miejska, pawilon 33. Miłego dnia.